witam. Wiosna w pełni, dni są coraz cieplejsze, słonko grzeje, tak więc i woda myślę, że już jest coraz cieplejsza. No i mam nadzieję, że ryba również zaczęła budzić się do wiosny i zaczęła żerować. Tak więc wybrałem się tutaj nad jezioro zobaczyć, czy zaczęły żerować już te jeziorowe wzdręgi. A są tutaj takie ładne okazy, nawet myślę, że do pół kilograma. Będę próbował ją łowić przy brzegu. A no i również troszeczkę dalej będę drugą wędką rzucał. Ponieważ dzisiaj będę wędkował na dwie wędki. Na tą drugą będę zakładał, na tą co dalej będę rzucał wędkę, będę zakładał troszeczkę większą przynętę, dendrobenę, albo i dwie dendrobeny. Mam również pinkę, kukurydzę, tak więc zobaczymy, co będzie skutkowało dzisiaj. Do koszyka zmieszałem sobie tutaj zanętę Magnetic Karaś o smaku wanilii. Zmieszałem ją pół na pół z chlebem blendowanym i to będę ładował do koszyków, a również sam chleb biały zblendowany. Wiem, że wzdręga przepada za takim chlebem, także myślę, że dzisiaj uda się coś złowić. Jezioro budzi się do życia. Woda coraz cieplejsza. Myślę, że wreszcie nadszedł ten czas, aby sprawdzić, czy coś tutaj zadziała. Wędkuję już około godziny, jak na razie nic się nie dzieje. W międzyczasie musiałem zmienić miejsce, ponieważ okazało się, że ten pierwszy pomościk, na którym się rozłożyłem, nie jest na tyle na trwale zamocowany i cały czas przesuwa się i wędki zmieniają położenie. Ale przeszedłem na ten tutaj obok i ten już troszeczkę lepiej się zachowuje. Na nim już da się wędkować, napiąć szczytówkę i nie zmienia się tak bardzo, także na razie, jak powiedziałem, nic się nie wydarzyło, zero brania, ale nie poddaję się, cały czas zarzucam co jakieś 15 minut z koszyczkiem napełnionym zanętą. Miejmy nadzieję, że pod wieczór chociaż z jedno branie albo z dwa się uda wypracować i zaciąć rybkę, jakąś wzdręgę, bo na wzdręgi, tak prawdę mówiąc, to dzisiaj tutaj przyjechałem, no ale każda ryba ucieszy. Ptaszki śpiewają, słoneczko grzeje. Miejmy nadzieję, że i rybka się obudzi wreszcie do żerowania. Coś zacięte. Ciekawe, co to jest. O, piękna wzdręga. No i udało się zaciąć rybkę. Taka piękna wzdręga lądowała w podbieraku. Nie wiem, ile ona może mieć, ale jak na wzdręgę to jest kolos. Może jakieś, wiem, z 10, 20, około 30 cm. Taka piękna wzdręga. Zrobimy tylko zdjęcie i wraca do wody. Tak więc płyń. Poszła. Cieszę się, bo udało się złowić wreszcie piękną wzdręgę. Wzięła na jedno ziarenko kukurydzy konserwowej. Czyli co? Wygląda na to, że jednak obudziły się te rybki do żerowania i będą współpracować, także nie marnuję czasu i zarzucam wędkę i liczę na więcej.
następna. Taka piękna, dorodna wzdręga. Słońce zaszło i momentalnie zrobiło się chłodno, a tymczasem u mnie taka piękna, już kolejna wypasiona wzdręga. To jest wzdręga numer 3 i zarazem to jest ostatnia dzisiaj, ponieważ wypuszczam rybkę i pakuję się i spadam do domu. Dziękuję, pozdrawiam i do następnego.